Piątek, 9 lutego. Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji. W całym kraju rolnicy blokowali dziś drogi. Akcja objęła też województwo śląskie. To forma protestu przeciwko sprowadzaniu produktów rolnych z Ukrainy, a także Zielonemu Ładowi Unii Europejskiej, który zdaniem rolników mocno w nich uderzy. W piątek rolnicy blokowali m.in. drogę krajową nr 44 w Tychach i Mikołowie. Paweł Jędrusik. Z ulicy Kościelnej na drogę krajową nr 44 w Tychach wyjechało prawie 100 ciągników, które jechały powoli i blokowały okoliczne drogi. Jak mówili uczestnicy protestu, nie chcieli robić na złość kierowcom. Nie jest to protest polityczny, nie jest to protest przeciwko komu, tylko chcemy zwrócić Państwa uwagę na problemy piętrzące się na polskiej wsi. A jeżeli piętrzą się na polskiej wsi, będą piętrzyć się dalej w gospodarce, w transporcie, w produkcji przemysłowej. To z kolei droga krajowa nr 44 w kierunku Mikołowa. Rolnicy protestują, ponieważ ich zdaniem nie mają szans w rywalizacji z rolnikami z Ukrainy. Zwracają także uwagę na rosnące koszty produkcji. Chodzi nam o zablokowanie, zatrzymanie Zielonego Ładu, który rujnuje nasze gospodarstwa przez konieczność ugorowania gruntów, przez różne restrykcje klimatyczne, a w konsekwencji może zdestabilizować bezpieczeństwo, pewnie zdestabilizuje bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Rolnicy zapowiadają, że jeśli ich protesty nie przyniosą skutku, przeprowadzą kolejne, dużo większe. Miałyby się odbyć 20 lutego. Tlenek węgla znowu daje o sobie znać. Tym razem jego ofiarą padła 10-latka z Zabrza, która zasłabła podczas wieczornej kąpieli. Rodzice prowadzili reanimację, zanim na miejsce dotarły służby. Próba ratowania dziewczynki trwała godzinę. Niestety dziecko zmarło. Magda Sincewicz. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Gdy dotrze do układu oddechowego, blokuje dopływ tlenu do organizmu. Pierwszymi oznakami zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Przy dużych stężeniach gazu może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego, zawału czy nawet śmierci. Tak jak w przypadku 10-latki z Zabrza, która zasłabła w łazience w czwartek około godziny 22. W łazience znaleźli ją rodzice, którzy rozpoczęli reanimację. Nasi strażacy wspólnie z pogotowiem przejęli dziewczynkę i rozpoczęli tę reanimację. Reanimacja trwała ponad godzinę. Niestety nie udało się odzyskać czynności życiowych tej dziewczynki. Prawdopodobną przyczyną mogło dojść do uwolnienia się tlenku węgla w łazience. Nasi strażacy zrobili pomiary tego stężenia. Było już niewielkie, ponieważ całe mieszkanie było wietrzone przed naszym przybyciem. To siódma ofiara tlenku węgla w województwie śląskim w tym sezonie grzewczym. Głównym powodem zatruć są niesprawne urządzenia grzewcze i nieszczelność przewodów kominowych. Trzeba też pamiętać, żeby nie zaklejać kratek wentylacyjnych. Dobrze jest również kupić czujnik tlenku węgla. Długie kolejki po autografy i emocje jak podczas sportowych wydarzeń. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi może przewinąć się w ten weekend przez Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Powodem jest kolejna edycja największej w Polsce e-sportowej imprezy. Dzisiaj rozpoczął się turniej Intel Extreme Masters. Łukasz Kądziołka. Tuż po otwarciu drzwi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pojawiły się tłumy. Na ten moment czekali gracze z całej Polski i nie tylko. Oczywiście cieszymy się samymi grami, ale jeśli chodzi o targi, jest tu tak wiele rzeczy do zrobienia i stoisk do odwiedzenia, że po prostu cieszysz się spędzonym tutaj czasem. Tu prawie do wszystkiego stoi kolejka. Nie tylko do stanowisk z setkami gier wideo. Fani stoją też, żeby zdobyć autografy znanych graczy i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Ile autografów rozdałeś dzisiaj? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale w setkach? Nie, chyba nie. Chyba jeszcze nie. To nie ten poziom. Niektórzy przyjechali nie tylko, żeby kibicować, ale sami również chcą rywalizować. Moi drodzy, są cały czas, proszę się zapisać na turniej. Wystarczy po prostu się starać, no bo każdy chce być tym najlepszym, żeby po prostu było z tego po prostu być znanym. Największą atrakcją katowickiej imprezy będzie jak zwykle rywalizacja najlepszych graczy Counter-Strike. Wiele osób liczy na sukces drużyny ENS z Polakami w składzie. Profesjonalni gracze są idolami tych nieprofesjonalnych. Taka po prostu chęć pozostania na przykład tym, kim są te osoby, albo jak w przypadku tych graczy konkretnych, którzy są, to że się ich ogląda na co dzień, na przykład w domu, na komputerze i można ich spotkać na żywo. No jest to po prostu fajne. W tym roku Spodek i MCK mogą przyciągnąć jeszcze więcej osób, bo będzie komu kibicować. Poza tym mecze będą jeszcze bardziej dynamiczne. Rundy są krótsze niż miało to miejsce we wcześniejszej odsłonie, co no, niesie pewne konsekwencje. Mecze są krótsze, więcej się dzieje i tak dalej. Jeżeli chodzi o stricte polskich kibiców, no to na pewno jest to duże wydarzenie, bo po raz pierwszy od 2016 roku
W Spodku zagrają w końcu polscy gracze i to w naprawdę sporej liczbie. Na Expo można wejść bezpłatnie, ale z wejściem na turniej już tak łatwo nie będzie. Dostępne są jeszcze niebiletowane miejsca, oczywiście ich ilość na Spodku jest ograniczona, dlatego polecam szybko udawać się w kierunku areny. Najlepsze drużyny powalczą o trofeum i udział w podziale nagród z puli $1 000 000. E-sportowe emocje potrwają do niedzieli, wtedy odbędzie się finał turnieju Counter-Strike. Czasami odbierają absolutnie nieistotne telefony, a czasem od ich reakcji zależy to, czy ktoś przeżyje. Operatorzy numerów alarmowych obchodzą dziś swoje święto. O tym, jak wygląda ich praca, Paweł Jędrusik. Krzysztof Duda jest operatorem numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach od 7 lat. Codziennie odbiera kilkadziesiąt telefonów z prośbą o pomoc. Jest przygotowany nie tylko na przekazanie zgłoszenia do odpowiednich służb, ale też na udzielenie pierwszej pomocy przez telefon. Zdarzało się, że w trakcie prowadzenia reanimacji, resuscytacji krążeniowo-oddechowym osoba, której to zdarzenie dotyczyło, wracał oddech, tak? Tu nie zawsze jest wiadomo, nie zawsze jest to, że powraca od razu świadomość, ale często po prostu, że jest, oddycha, czy gdzieś tam nawet po prostu czasami w tle słychać, że ta osoba zaczyna jęczeć, odczuwać te dolegliwości bólowe, a to już jest dobra oznaka, że ta osoba po prostu do nas wróciła. Takich sytuacji jest dużo, ale równie dużo jest zgłoszeń mniej poważnych, żeby nie powiedzieć dziwnych. Ostatnio jeden z operatorów odebrał zgłoszenie od kobiety, która nie wiedziała, co zrobić, bo słyszała dziwne trzaski z gniazdka elektrycznego. Operator zachęcił, zalecił wręcz to, żeby wyłączyć bezpieczniki. Natomiast pani zgłaszająca oburzyła się na te słowa, na tę prośbę. Powiedziała, że w związku z tym, że ona miała dzisiaj świeżo montowany internet, no to jeśli wyłączy bezpieczniki, no to niestety sygnał internetu nie będzie do niej docierał, ona nie będzie mogła obejrzeć telewizji. To, co dzieje się w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, to nie program telewizyjny, a prawdziwe życie i często walka o nie. Dlatego operatorem nie może zostać każdy. Aby zostać operatorem numerów alarmowych, trzeba przejść specjalny kurs, który my tutaj przeprowadzamy dla operatorów. Trzeba zdobyć certyfikat operatora numerów alarmowych i dopiero po zdobyciu tego certyfikatu można obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Trzeba też znać co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym i potrafić odpowiednio rozmawiać z ludźmi. Również takimi, którzy dzwonią na numer 112, robiąc sobie głupie żarty, blokując linię. Żyrafa została skrócona o głowę, ale ponownie ją odzyska. Jeden z symboli Parku Śląskiego po kilkunastu latach przejdzie gruntowny remont. Zabytkowa rzeźba, która powstała w 1959 roku, ma wyglądać jak nowa. Łukasz Kądziołka. Żyrafie w Parku Śląskim głowy brakuje już od zeszłego roku. Została zdemontowana, bo rzeźba, która powstała 65 lat temu, nie jest w najlepszym stanie. Długo planowany remont jest już bliżej niż dalej. Niektóre elementy wymagają wzmocnienia, szczególnie wymiany wymagają powłoki antykoryzyjne, powłoki malarskie. Przywrócony również zostanie pierwotny kolor żyrafy, czyli ta charakterystyczna szarość. Stan rzeźby określiła ekspertyza, która wykazała spore ubytki na szyi. Te pręty zbrojeniowe, które pierwotnie miały średnicę 14 mm, uległy korozji i praktycznie w tej chwili średnica wynosiła około 8 mm. Oprócz tego był cały beton w otulinach spękany na tyle, że głowa w każdej chwili mogła odpaść. A to byłoby bardzo niebezpieczne, ponieważ rzeźba ma około 16 metrów wysokości. Sama głowa jest zabezpieczona i czeka na ponowny montaż. Park Śląski ogłosił przetarg na remont i konserwację obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Remont żyrafy jeszcze chyba nigdy nie był przeprowadzany na taką skalę, więc no na pewno będzie to duże przedsięwzięcie. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, jest szansa, że do końca tego roku głowa wróci na swoje miejsce. Wczoraj zajadaliśmy się pączkami, a dziś na stole króluje pizza. Ta prawdziwa z Włoch powinna być na cienkim cieście, wypalana w bardzo wysokiej temperaturze, najlepiej w piecu opalanym drewnem. W dniu pizzy sprawdziliśmy, jak zrobić ją dobrze. Magda Sincewicz. Podobno dzielimy się na takich, którzy ją kochają i tych, którzy się do tego nie przyznają. Przyznać jednak należy, że jej historia jest imponująca. Skromny podpłomek będący strawą dla niezamożnych Włochów stał się potrawą wielbioną na całym świecie. Można ją lubić za wiele rzeczy. Pizza jest okrągła, kroi się je w trójkąty i ładuje do kwadratu. Może za to. A może też za to, że z pozoru niepozorny placek może stać się naprawdę wytwornym daniem. Wszystko zależy od wyobraźni autora. To, na co mamy ochotę i jakie składniki, jakie komponenty nam towarzyszą na co dzień,
to też znajduje się na pizzy, tak jak jest w naszym przypadku. Jeśli ktoś znajdzie składniki na naszej pizzy, które nawet brzmią nieznanie, to myślę, że po czasie ufa, że my je tak połączyliśmy, że będą smakowały, chociaż nie są oczywiste i chyba to jest dla nas najważniejsze. Składniki to jedno, równie ważna jest sama technika wykonania pizzy. Tu liczą się cierpliwość, czas i precyzja. Minimum z 24 powinno minąć od czasu wyrabiania ciasta, czyli całej fermentacji. Czas zrobienia ciasta też godzinka, czyli później po tych 24 godzinach musimy uformować w takie kuleczki. Później znowu kolejna od 12 do doby czasu na fermentację już w kulkach i dopiero później już możemy działać z pizzą. Czyli uformować placek, nałożyć sos, dodać ulubione składniki i włożyć do pieca rozgrzanego do 450 stopni, by po niecałych 2 minutach pizza była gotowa. Oczywiście można ją też zrobić w domu. Pizza z piekarnika będzie się trochę różnić od tej z pieca opalanego drewnem, ale i tak warto spróbować. Tak zamykamy tydzień w informacjach. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.